Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie na moim kanale. Dziś przygotowałam dla Was przepis na rolatki z kurczaka nadziane szpinakiem z dodatkiem masła, czosnku oraz pietruszki. Tak więc zapraszam Was na film. Do przygotowania rolat będę potrzebować piersi z kurczaka, szpinaku, pietruszki, masła, czosnku oraz soli i czarnego pieprzu. Natomiast do panierki użyję mąki, jajek, zmielonych płatków kukurydzianych oraz oliwy z oliwek do smażenia. W pierwszej kolejności przygotuję nadzienie. Na patelni rozgrzewam oliwę i dodaję przeciśnięty przez praskę czosnek. Gdy czosnek się zarumieni, dodam szpinak i będę go podsmażać, aż całkowicie się skurczy oraz wyparuje nadmiar wody. Szpinak mieszam od czasu do czasu i na końcu odstawiam go do przestygnięcia. Teraz piersi przekroję wzdłuż i delikatnie rozbiję. Ja tutaj używam folii spożywczej, wtedy mięso się tak nie rozwala i nie przykleja do deski. Do przestudzonego szpinaku dodam listki z pietruszki, masło oraz sól i pieprz do smaku. Wszystko teraz dokładnie wymieszam. Na każdej piersi nakładam farsz, w zależności od wielkości kawałka mięsa i oczywiście tyle, aby później móc zwinąć piersi właśnie w taką roladę. Teraz pozostało nam opanierować rolatki. Ja już tutaj rozkłóciłam widelcem jajka, dodam tylko do smaku odrobinę soli oraz pieprzu ziołowego. I wszystko wymieszam. Gotowe rolatki kolejno panieruję w mące, jajku oraz płatkach kukurydzianych. Na patelni rozgrzałam oliwę z oliwek i będę smażyć rolady na złoty kolor z obu stron. I proszę, gotowy obiad prezentuje się tak. Ja podałam z pieczonymi ziemniaczkami, cukinią, kalafiorem i do tego dorzuciłam pomidorki koktajlowe. Rolatki smakują obłędnie. Dzięki nadzieniu z dodatkiem masła mięso nie jest suche, jest soczyste i bardzo aromatyczne. Więc zapraszam Was do wypróbowania przepisu i koniecznie czekam na komentarze od Was, czy to Wasze smaki, a może jednak nie. Dziękuję wszystkim oczywiście za oglądanie, zapraszam do subskrybowania kanału i bardzo serdecznie Was pozdrawiam. Do usłyszenia, cześć!